Czy nie jest? Nic. Dziękuję za pomoc. Zaczekaj. Jak masz na imię? Kopciuszek. Kopciuszek? Lubię siedzieć przy kominku, dlatego mam taką okurconą twarz. Przykro mi. Można się przyzwyczaić. Wybacz, muszę już iść. Ale chwila, chwila! Jak można zaskarbić sobie twoją łaskę? A kto pyta? Czarujący nieznajomy. Wydaje się bardzo pewny siebie. Musiałbym mnie lepiej poznać. Bardzo tego pragnie. Nie wiem, czy chcę go poznać. On na pewno nie wie, jak traktować dziewczynę. No, jak księżniczkę. Nie. Jak człowieka z szacunkiem. Różnisz się od mnie. To znaczy? Nie chciałem cię urazić. Nie uraziłeś, po prostu żyję w odosobnieniu. Ja też. Naprawdę? Co dzień to samo. A chcę się uciec. Chciałbym nigdy nie uraziłeś. Mówiłam, żebyś nie rozmawiała z nieznajomymi. Ona rozmawia. No właśnie, mama mówiła. Przepraszam, na co? Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, Kopciuszku. Paczkami, co ty wyprawiasz? Kopciuszko! Całe królestwo będzie twoje, syneczku! Nie tak znowu szybko!
Chcę sobie znaleźć żonę po swojemu. I krąży mi po głowie taka głupia myśl, że chciałbym się ożenić z miłości jak wy. My też tego chcemy. Na pewno. Ale przecież możesz zakochać się na balu. W ogóle mnie nie słuchacie! Czemu on wyszedł? Czyż byśmy powiedzieli coś nie tak? Zero wędrowinoza. Poeta, dziennik, książę, Christopher, Rebert, Wladimir, Aleksander, Francuła, Reginald, Nancero, Herman, wydaje bal! Nasz książę! A zresztą, co powiem wszystkim gościom? Że to był wasz pomysł.
Bardzo mam wstyd. Wstyd? Nigdy w życiu nie czułem wstydu. Nie zamierzam. Zapewne nie powinienem się wtrącać. Zapewne. Ale załóżmy, że ciągle pójdzie na panu. Zdrajca. Jak znajdzie sobie żonę, to zrobię. A jeśli nie? Radiotel! Jesteś genialny! Matko! Pójdę na bal, a jeśli nie znajdę żony, pozwól mi to zrobić po swojemu. Ma rację. Skoro tego chcesz. Dokładnie! Bardzo was kocham! Nie martwcie się! Znajdzie sobie gościa. Normalnie czuję to w kościach. Poczujesz, jeśli nie znajdzie. Thank you.
Tamte drzwi. Nie znacie mojej macochy. Wiesz, jaki jest jej problem? Przerasta ją twoja uroda. Ja? Piękna? A jest tutaj coś jeszcze? Oprócz mnie? No chyba nie. O siebie? Tak, nie. Jesteś posłana i zna. Uważaj na głowę! Przestańcie! Macocha i siostry są wszystkim, co mamy. Obiecałam tacie, że będziemy trzymać się razem. Chłopciuszku, no weź przestań. Na pewno nie o to chodziło twojemu staraniu. Oj, są dzieci. Tyle razy próbowałam odejść. To problem większości ludzi. Pragną czegoś, zamiast to zrobić. Marzę. Marzenia też na nic. Wszystko zaczyna się od marzeń. Wiecie, o czym marzyłam zanim przyszłyście? Że jedna z nich przed domem zamieni się w karecę i zabije się na bal. Chyba wiem, co powiecie. To niemożliwe. Sala gadula, mecz i gadula.
No tak, to nie ja ustalam zasady. Wiesz, ona to jak zwykle. Słuchaj, ja bym ci pozwoliła dłużej też nawet rozumiałam, bo mam tam jakieś jaka ona jest. Dobra, nieważne. Czar, wchodzę do północy. Idź już po swój.
Bająca. Olśni Bająca, gdybym tylko był młody. Tak? No to byłby młodszy, nie? Gdzie ona jest? Skąd się wzięła? Poza trochę przyszła widać mnie. Takie cudowne. Jesteś uroczna.
Chciałbym zrobić znowu wiesz, że się i tak narzekam, żeby to się stało. I w końcu się stało. Tak, aby tak chwila czasu nie było. Nie mogę zostać. Muszę iść. Ale zaczekaj! Wracaj! Nawet nie znam twojego imienia. Mówisz, jakbyś tam była. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak tam jest.
Nie będę się spać, bo nie, nie znajdę. Wszędzie szukali bez rezultatu. Możesz już się nigdy nie odnaleźć. Nie mów tak, znajdę go. Wczoraj nic o niej nie wiedziałeś. Dzisiaj nic nadal o niej nie wiesz. No, poza tym, że jest piękna. Ale wczoraj wszystkie takie były. Nie chcę słyszeć o innych. Inne jej nie przypominają. Jak możesz to wiedzieć po jednej nocy? Dobrze, to szukaj jej tak długo, jak będę chciał. Wasza wysokość, nie mam dobrych wieści. Nikt nie wie, kim jest, ani skąd pochodzi. Ale przecież musi gdzieś być. Przeszukaj każdy centymetr królestwa, aż ją znajdziesz. Złoty pan Robelek, on tak nie znajdzie. Każdemu to załatwisz. Każdej pan nie jest w królestwie. Ożenię się z nią, rozumiesz? Ale ja teraz dzięki, rozbędę!
wejścia. Jeżeli ktoś chce obejrzeć jeszcze raz Kopciuszka, to widzi.